Świąteczna Loża Radiowa. Witam Państwa bardzo gorąco, Aneta Skomorowska-Kobza i witam także moich gości, dr Krzysztof Kleszcz, zastępca dyrektora Instytutu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bolesław Bezek, znany doskonale Państwu z naszej anteny, z anteny Radia Opole Historia, redaktor naczelny Nowej Trybuny Polskiej. Dzień dobry. Witaj. Dzisiaj obchodzimy 231. rocznicę Konstytucji 3 maja, ale także 101. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. I o ile w ubiegłym roku z okazji 100. rocznicy bardzo dużo się mówiło na temat III Powstania Śląskiego, było wiele uroczystości, wiele imprez, no to w tym roku ta 101. rocznica troszeczkę ciszej, mam wrażenie, jest obchodzona, ale prawie cała godzina anteny Radia Opole będzie temu właśnie poświęcona. Instytut Śląski przygotował już jakiś czas temu taki przewodnik rowerem po Śląsku Opolskim, miejsca pamięci powstań śląskich i plebiscytu. Jeżeli Państwo nie znają tej publikacji, to proszę się nie martwić, ponieważ ona się rozeszła jak gorące bułeczki, dosłownie. Został już stworzony dodruk tej publikacji. Pytanie do Pana Dyrektora Instytutu Śląskiego, czy ten dodruk jeszcze jest dostępny, bo on 3 tygodnie temu się ukazał. Z tego co wiem, to jeszcze mamy przewodniki i można je odebrać u nas w sekretariacie. Na szczęście, bo naprawdę dużą popularnością cieszy się ta publikacja, niewielka jeżeli chodzi o rozmiary, ale jakże interesująca jeżeli chodzi o to, co się w niej znajduje, bo mamy tam po prostu trasy rowerowe, a dzisiaj 3 maj, majówka, no majówka na rowerze, bardzo dobry pomysł, jeżeli chcielibyśmy jakąś inną niż tradycyjną naszą trasę dzisiaj uskutecznić, to na przykład wyjeżdżając z Opola szlakiem Powstań Śląskich, którędy możemy pojechać, panie dyrektorze? Z Opola mamy dwie trasy wyznaczone. Mamy trasę prowadzącą w kierunku Starych Siołkowic, Popielowa, Dąbrówki Łubniańskiej i wracamy przez Luboszyce do Opola, łącznie około 70 km. Lub trasa druga prowadzi w stronę Kosorowic, więc w drugą stronę, później Tarnów Opolski, Raszowa, Borycz, Krzyżowa Dolina, Krasiejów, Jedlice, Szczedrzyk i tamtędy wracamy do Opola, również około 70 km. No to trasy dla zaawansowanych, tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czy bym była w stanie 70 km bez treningu na rowerze pokonać, ale... Zależy, ile w godzinę robisz kilometrów. I ile przerw, prawda? No tak, właśnie, tak. A tych przerw na trasie troszkę jest. Ta pierwsza trasa, o której pan powiedział, dlaczego właśnie tamtędy została poprowadzona? Tak, ja może jeszcze, jeśli można, oczywiście. Powiem, że niekoniecznie trzeba całą trasę przejeżdżać za jednym razem, dlatego że przewodnik jest do przewodnika również odznaka kolarska i można taką odznakę zdobyć. Jest regulamin. Regulamin mówi, że aby trasa była zaliczona, trzeba przejechać minimum 20 km. Trasy zostały wyznaczone przez miejscowości, w których są miejsca pamięci związane z powstaniami bądź z plebiscytem. I na pierwszej trasie mamy takie miejscowości jak Stare Siołkowice, Popielów, Dąbrówka Łubniańska, no i oczywiście Opole, gdzie jest, mamy i pomnik, i groby na cmentarzu. Natomiast na tej trasie drugiej mamy miejscowości, w których są miejsca pamięci, to Kosorowice, Tarnów Opolski i Krasiejów. Czy możemy coś więcej o tych miejscowościach powiedzieć? No, oczywiście. To Tarnów Opolski to jest miejsce walk w czasie III Powstania Śląskiego i to takich kilkakrotnie w tamtej okolicy się odbywały walki. Między innymi bitwa pociągów pancernych na stacji w Tarnowie Opolskim. A przypomnijmy, że to jest 1921 rok. Zgadza się. Pociągi pancerne. To... Wówczas były bardzo modnym i ważnym środkiem bojowym, bo to była taka mobilna artyleria, a z drugiej strony nie tak łatwo było wyeliminować taki pociąg pancerny.
charakterny. Wbrew pozorom, dziś nie bardzo mamy gdzie zobaczyć taki pociąg pancerny, bo no, w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie jest zaledwie, są dwa wagony i to z II wojny światowej, wagony pancerne. Takich pociągów z czasów powstań śląskich wiele nie ma, ale Instytut Śląski dysponuje świetnymi zdjęciami, fotografiami z okresu powstań śląskich i te pociągi też były bardzo ciekawe, bo no bo były cztery pociągi pancerne, wyjechały z Krakowa do Katowic i zrobiono z nich 14 pociągów pancernych, bo je porozpinano wagony i dołożono wagony zaimprowizowane, opancerzone podkładami kolejowymi, blachami, betonem, więc powstańcy mieli do dyspozycji kilkanaście pociągów pancernych plus jeden wąskotorowy kabicz, który kursował na Górnym Śląsku przy cernowaniu, czyli blokowaniu miast. Ale na naszym terenie pociągi pancerne odgrywały rolę i również Niemcy mieli do dyspozycji kilka pociągów pancernych, no i one między innymi właśnie stoczyły bitwę na stacji w Kamieniu Śląskim oraz w Szymiszowie. Tutaj dodam, że trzy pociągi również zostały zrobione w Zawadzkim. Tak, tam powstały, powstał pociąg Nowak, pociąg Zygmunt Postaniec i pociąg Tadek Ślązak. A jak pociągi toczą bitwę? Bo to jest mi trudno sobie wyobrazić. Och, to trzeba najpierw wiedzieć, co się składa na taki pociąg pancerny. Pociąg pancerny zawsze na samym początku miał tak zwaną lorę, czyli taką platformę, na której miał zapasowe szyny i podkłady. Bo oczywiście wiedząc, że pociąg pancerny może nadjechać, więc przeciwnik robił szkody w torach, więc trzeba było czasami się zatrzymać. Była ekipa, która wyskakiwała z wagonu, biegła i montowała nowe szyny, nowe podkłady i naprawiali tory, żeby pociąg mógł przejechać. To się też mogło zdarzyć w wypadku bitwy, tak? Pocisk artyleryjski zniszczył torowisko i to też mieli też łopaty, żeby ten żwir podsypać. Także po pierwsze była ekipa, która musiała udrożnić tor. Ale jeśli tor był drożny, no to pociąg miał kilka armat, zwykle kilkanaście ciężkich karabinów maszynowych zamontowanych na stanowiskach opancerzonych. I te armaty też obsługa była chroniona, czy to właśnie przed odłamkami, czy przed pociskami wroga, właśnie różnego rodzaju pancerzem, albo fabrycznie wykonanym w tych pociągach, które były fabryczne, albo zaimprowizowane opancerzenia. No, na fotografiach widać, że te stanowiska są na przykład obłożone takimi pospinanymi podkładami kolejowymi. Taki podkład to kawał drewna i on tam chronił przed pociskami. Pociągi podjeżdżały w teren, gdzie na przykład były umocnione stanowiska i armaty tego pociągu miały za zadanie rozbić umocnienia, skłonić przeciwnika do odwrotu, ale oprócz tego były też desanty. To znaczy każdy pociąg miał co najmniej kompanię, czyli od 20 do 30 powstańców, różnie to bywało. W wagonie desantowym to po prostu był wagon opancerzony pasażerski, w którym siedzieli powstańcy, którzy wyskakiwali z tego pociągu i toczyli walkę już w terenie. No i jak się na przykład na takiej stacji w Zdzieszowicach spotkało sześć pancernych pociągów, cztery niemieckie i dwa polskie, to tamtych żołnierzy nagle wyskoczyło z tych pociągów całe mnóstwo i to była bitwa na cały dzień. I no, takie rzeczy się działy. No już nie mówię o tym, bo u nas na terenie powstańczym tego nie było, ale w pociągi pancerne, które walczyły w wojnie z bolszewikami, one, ponieważ tam były duże przestrzenie, tam były bardzo ważnym środkiem walki. Tutaj one raczej były taką mobilną baterią artyleryjską, to tam jeszcze nawet mieli czołgi na lawecie, które zjeżdżały z pociągu i brały udział w walce. Także to takie no ciekawe działania. Niestety nie mamy żadnego takiego pociągu, żeby sobie go pooglądać. Może kiedyś zrobimy rekonstrukcję z Instytutem Śląskim. Pociągi pancerne, bitwa pociągów pancernych w Tarnowie Opolskim, a tam jest w jakiś sposób to upamiętnione?
własnej miejscowości. Czy tam jest tak, jakieś w Liwszymiszowie i w Tarnowie Opolskim są tablice, że tam miały miejsce walki powstańcze w czasie III Powstania Śląskiego. Jest bardzo dużo tych tablic. Około 200 tablic jest w naszym województwie upamiętniających różne postaci i miejsca, które są istotne z punktu widzenia historycznego, związane z okresem walki o przyłączenie Śląska do Polski po I wojnie światowej. Mhm. Czy jeszcze któraś z tych miejscowości na trasie rowerowej równie ciekawie się w historii zapisała jak Tarnów i Bitwa Pociągów? No ta trasa, o której pan dyrektor Kleszcz przed chwileczką powiedział, przez Łubniany, tak? Tutaj w ogóle nie było walk powstańczych, ale ludność Dobrzenia Wielkiego, Czarnowąs, no, Siełkowic i tak dalej, te wszystkie miejscowości tam, widzę, pan dyrektor przegląda, jest pomnik właśnie chyba w Siełkowicach, tak? Kto tam jest na tym pomniku, panie dyrektorze? Na pomniku jest Jakub Kania. No właśnie, mamy ulicę Jakuba Kani w Opolu. On po prostu tam mieszkał, w tych Siełkowicach. I tak samo jest tam Izba Pamięci związana z Piotrem Melem. Są takie miejsca, ponieważ bardzo dużo tak zwanych polskich królów w tych wioskach mieszkało. To takie zjawisko może w filmach kiedyś pokazane, że byli tacy chłopi, którzy nie byli jakimiś wielkimi intelektualistami, ale oni podtrzymywali tę polskość, u nich można było pożyczyć książki polskie, gazety tam u nich zawsze były polskie do przeczytania i nazywano ich w takiej wsi polskim królem. No to właśnie Jakub Kania był jednym z takich ludzi w Siełkowicach. A te miejscowości wymienione na dwóch trasach, one były głównie zamieszkane przez ludność, która jak się identyfikowała? Jako Polacy, Ślązacy, czy Niemcy? Była to ludność, która wówczas w dużej mierze, trudno mówić o pewnej tożsamości narodowej. Tożsamość narodowa był to pewien luksus. W XIX wieku ona zaczęła być budzona przez Polaków i przez Niemców na różne sposoby. Była to ludność śląska, która posługiwała się gwarą śląską i wówczas nie było to dla tej ludności problemem, żeby to utożsamiać z polskością. Dodam tylko, że z doniesień prasowych z tego czasu wiemy na przykład, że w Kosorowicach, kiedy organizowano Towarzystwo Polek, to na pierwsze spotkanie stawiło się, zdaje się, około 70 kobiet, więc jak myślę, bardzo dużo. I tutaj jeszcze o tych Kosorowicach dopowiem, że według niemieckiego spisu z 1910 roku w całej wiosce 3 osoby znały język niemiecki. To naprawdę niewiele, a reszta posługiwała się pewnie śląskim. Językiem śląskim. Reszta mówiła językiem polskim, a 3 osoby mówiły językiem niemieckim. Co jeszcze mamy na tych dwóch trasach godnego dłuższego przystanku? No jeszcze bym powiedział dwa słowa o Krasiejowie, który... Teraz się kojarzy nam tylko z dinozaurami, albo tak, głównie taką z dinozaurami. Miejscowością propolską, zresztą i Krasiejów, i Szczedrzyk, obydwie miejscowości były miejscowościami takimi propolskimi, w których działało sporo organizacji polskich. Na przykład w Krasiejowie była Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Kółko Rolnicze Polskie, Towarzystwo Polek, Koło Śpiewacze Jutrzenka. I z Krasiejowa w III Powstaniu Śląskim utworzono w Krasiejowie kompanię, która liczyła 54 osoby. Więc była to duża, jeśli idzie o wioskę w końcu, prawda? Podobnie, znaczy może nie takie liczby, ale jednak istotne to były grupy powstańców i ze Szczedrzyka, i z tych okolic najbliższych. No to i w Ozimku, przecież w Ozimku była akcja związana z III Powstaniem Śląskim, tylko że Ozimek chyba nie leży na tak bezpośrednio na trasie, ale tuż obok Ozimka przychodzi. Tak, zdobywano hutę. Tak, huta została zdobyta. Hutę w Ozimku zresztą. Siłami miejscowych Czechów z Grodźca później wyparto tych powstańców, ponieważ Czesi mieszkający od 1852 roku w Grodźcu byli mocno proniemieccy. Mhm. W odróżnieniu od swoich śląskich sąsiadów z wiosek sąsiednich. Czyli Czesi bracia sąsiedzi akurat w tym wypadku nie pomogli?
Bracia, tak to byli nawet bracia czescy. Bracia czescy, dokładnie. Z tego powodu emigrowali, że byli braćmi. No ale żeby tak słodko nie było, no to muszę powiedzieć, że tuż obok, niedaleko Krasiejowa jest miejscowość Kolonowskie, no, która raczej, owszem, tam też trochę było ludności śląskiej, ale głównie składała się z niemieckich kolonistów, z tak zwanej kolonizacji frydrycjańskiej. Stąd nazwa miejscowości. Od hrabiego Kolona. Który założył tę miejscowość. Tam też jest piękny kościół poprotestancki, dziś katolicki, ale to widać architekturę typową dla protestantów. Także no to tak było, była troszeczkę zróżnicowana ta struktura ludnościowa, ale jednak powiedzmy sobie uczciwie, że jak mówimy o Ślązakach, to oni się utożsamiali z polskością. Jeśli mówimy w ogóle o powiecie strzeleckim, to cały powiat strzelecki głosował w plebiscycie za Polską. Była to przewaga głosów oddanych za Polską. O tej polskości i śląskości jeszcze bym chciała za chwileczkę porozmawiać, a jeszcze dopytam, bo nie wszyscy na wycieczkę rowerową będą mogli dzisiaj wyruszyć z Opola, prawda? Opolszczyzna to nie tylko stolica regionu. Jeżeli chodzi o inne miejscowości naszego województwa, to skąd można szlakiem powstań śląskich rowerem wyruszyć i którędy się poruszać? Więc możemy na północy, patrząc na północ, możemy wyruszyć z Kluczborka również. Albo z Praszki. Albo z Praszki też możemy wyruszyć, ale Praszka to jeszcze jest wcześniej Olesno, prawda? Które jest śląskie, Praszka już jest poza Śląskiem. Więc mamy możliwość wyjechania z Kluczborka, odwiedzenia Bogacicy i Kostowa. Tam są ślady upamiętniające powstańców. Z Olesna mamy dwie trasy. Jedna trasa prowadzi przez Sowczyce, Łomnice, Dobrodzień i Zębowice. Liczy około 55 km. I druga trasa z Olesna prowadzi przez Gorzów Śląski, Zdziechowice, Praszkę właśnie, Sternalice i powrót do Olesna liczy około 68 km. I na tych trasach to pytanie znowu do Bolesława Pozega, gdzie warto się dłużej zatrzymać? To jest tak, że dziś być może tak nie zobaczymy wielu, znaczy trudno znaleźć takie bezpośrednie ślady tych walk, ale no jeżeli mówimy o Oleśnie, no dworzec w Oleśnie został przez powstańców wycofujących się przed ofensywą niemiecką wysadzony, więc dworzec dzisiejszy jest odbudowany po powstaniu. Zresztą powstańcy odzyskali Olesno później w takiej kontrofensywie, ale w zasadzie w każdej wsi, szczególnie na przykład w okolicach Zębowic, tam się toczyły walki praktycznie przez całe powstanie. Tam właśnie między innymi brały udział te pociągi Zygmunt Powstaniec, Tadek Ślązak, czy pociąg Nowak II. To były, no, to jest bardzo zalesiony teren do dziś i no, las sprzyja różnego rodzaju działaniom wojennym, dawał osłonę, no i było to troszeczkę trudne miejsce do tego, żeby prowadzić jakąś większą ofensywę, a mimo to bataliony powstańcze tam się spotykały z bardzo silnymi atakami niemieckimi. No, te pozycje zostały generalnie utrzymane przez całe powstanie i to też pod Zębowicami też były ostatnie walki. Do samego końca, kiedy już gdzie indziej wchodziły wojska alianckie, to tam się jeszcze toczyły walki. A Góra Świętej Anny, bo to jest chyba takie miejsce, które się najbardziej kojarzy z III Powstaniem Śląskim. Tak, więc tutaj graniczy z powiatem oleskim powiat strzelecki i w powiecie strzeleckim mamy trzy trasy. W ogóle ten przewodnik został pomyślany tak, że trasy rozpoczynają się i kończą w miastach powiatowych i jedynym odstępstwem jest właśnie powiat strzelecki, gdzie dwie trasy owszem zaczynają się i kończą w Strzelcach Opolskich, natomiast jedna trasa zaczyna się
i kończy na górze, czy w Górze Świętej Anny, czy na Górze Świętej Anny. Zależy, czy będziemy miejscowość, czy mówić, o czym będziemy mówić. Tak? I ja tę trasę, tu mogę powiedzieć, już przejechałem w tym roku. Gratulujemy, bo to trudna trasa pod górkę. Tę trasę właśnie Góra Świętej Anny. Mamy trzy trasy. Mamy trasę ze Strzelec Opolskich przez Jemielnice, Kolonowskie, Zawadzkie, Zrzędowice, Kielcze, znowu do Jemielnicy i do Strzelec Opolskich wracamy. Trasa liczy około 64 km. Druga trasa to trasa w kierunku Zimnej Wódki, Ujazdu, Jaryszowa, Błotnicy Strzeleckiej i powrót do Strzelec Opolskich, około 45 km. I trzecia trasa w powiecie strzeleckim to właśnie trasa Góra Świętej Anny, rozpoczynająca się, prowadzi do Dolnej, Czarnocina, Zalesia Śląskiego, Lichyni, Łąk Kozielskich, Raszowej, Leśnicy i powrót na Górę Świętej Anny. Liczy trasa około 40 km. I czy na tych trasach miejscowości przez pana wymienione to są miejscowości, w których miały miejsce jakieś starcia, potyczki, oprócz oczywistej Góry Świętej Anny, czy to są raczej miejsca związane na przykład z powstańcami, ich miejscem urodzenia, czy z działalnością ludności? Jak to wygląda? Jest to różnie, bo oczywiście w okolicach Góry Świętej Anny wiele starć. Tam łąki kozielskie, które przechodziły kilkakrotnie z rąk do rąk. Tam też działały samochody pancerne zbudowane przez powstańców z grupy dowodzonej przez kapitana Roberta Oszka. Tak, w okolicach Leśnicy i łąk kozielskich tam te miejscowości kilka razy były zdobywane i dużo się działo. Ale też wymienił pan dyrektor Błotnicę Strzelecką. W Błotnicy nie było walk, ale w Błotnicy toczyły się równolegle z powstaniem, toczyły się negocjacje. To było miejsce, gdzie spotykali się przedstawiciele polskiej strony, polskiego komisariatu plebiscytowego, który de facto był tak naprawdę rządem powstańczym w tym momencie, i przedstawiciele strony niemieckiej, a wszystko to na zaproszenie strony alianckiej. Przedstawiciele Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, która urzędowała w Opolu, szukając miejsca takiego do zaakceptowania, wyznaczyła Błotnicę Strzelecką. No, dobry dojazd pociągiem był z każdej strony. I tam się spotykały delegacje kilkakrotnie i tam prowadzono negocjacje i tam zawierano rozejmy i ostateczne też porozumienie kończące powstanie. W czasie przygotowywania tego przewodnika, tak przynajmniej przypuszczam, pewnie pracownicy Instytutu Śląskiego odwiedzili te wszystkie miejsca, chociażby po to, żeby zrobić zdjęcie. I jak to jest z mieszkańcami tych miejscowości? Czy oni pamiętają o tych wydarzeniach sprzed 100 lat? Czy to jest tak, że wiedzą, że tam gdzieś na wsi jest jakaś tablica związana z powstaniami i właściwie tyle na ten temat mogą powiedzieć? Czy ta pamięć żyje, szczególnie u tych mieszkańców, którzy od pokoleń mieszkają w danej miejscowości? Tak, po tych wszystkich, te wszystkie miejscowości odwiedziłem osobiście, czy prawie wszystkie. Na pani pytanie odpowiem, cytując coś, jeśli można. Proszę bardzo. W Rzędowicach mamy tablicę upamiętniającą księdza Józefa Czempiela. I dwa słowa o samym księdzu. Ksiądz Czempiel w latach 1920-21 był przewodniczącym Gminnego Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Rzędowicach, organizatorem kursów języka polskiego i historii Polski, inicjatorem powstania Towarzystwa Polek. W 1922 roku, prześladowany przez Niemców, wyjechał do województwa śląskiego, gdzie został proboszczem w Wielkich Hajdukach. Czyli w Chorzowie. Czyli w Chorzowie, tak. Zamordowany w Dachau. To jest taki jego skrócony życiorys. I mieszkańcy pamiętali o proboszczu, który był proboszczem no niecałe dwa lata, tak, tutaj, i wystawili tablicę, mu wystawili taką, na której umieszczono następujący napis.
W latach 1919-1922 w tym kościele duszpasterzował jako lokalista ksiądz Józef Czempiel. W 1919 roku doprowadził do usamodzielnienia się parafii w Rzędowicach od parafii w Kielczy. Męczennik w Dachau 1942, wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony przez ojca świętego Jana Pawła II w Warszawie. Pośród 108 męczenników II wojny światowej za darmestwa i wiary wdzięczni parafianie. Więc te tutaj jak gdyby pokazałem, o czym pamięta miejscowa ludność, a o czym niekoniecznie pamięta. Tak to niestety bywa. Muszę spytać, to tak słuchając panów o tym, jak opowiadali panowie, jak te działania wyglądały w czasie trzeciego powstania, no ale także drugiego i pierwszego śląskiego tutaj na Opolszczyźnie. Niestety takie skojarzenia z obecną sytuacją na Ukrainie przyszły do mojej głowy, no bo właściwie tam toczy się wojna, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, w starym stylu są działania wojenne, takie czołgi, bitwy, starcia, potyczki, działania zaczepne, no to jest bardzo podobne. Czy w czasie powstań śląskich ucierpiała ludność cywilna w czasie tych działań? Czy wtedy było tak, że powstańcy kontra armia, a cywili to nie dotykało? No nie w takim stopniu na pewno. Na pewno nie w takim stopniu ta ludność cywilna cierpiała, jak to się dzieje dziś na Ukrainie. Na pewno choćby dlatego, że jednak nie były to tak do końca regularne armie. Oczywiście armia niemiecka no, to miała swoją regularność, miała te wszystkie, jak to się mówi dziś, środki bojowe typu artyleria, wyrzutnie min, czyli to tak naprawdę granaty moździerzowe, ale w tamtym okresie nazywano to miotacz min. Tak. Ale nie było na przykład lotnictwa. Ani w pierwszym powstaniu śląskim do tłumienia polskich wystąpień na Górnym Śląsku użyto lotnictwa. Natomiast tutaj na naszym terenie lotnictwo raczej nie występowało w okresie trzeciego powstania śląskiego. Na pewno nie odegrało roli takiej bojowej, gdzie dziś, zresztą nawet w czasie pierwszej wojny światowej jednak te samoloty były zagrożeniem dla walczących. To na terenie właśnie objętym trzecim powstaniem śląskim, tymi walkami tu w naszym regionie, to raczej to lotnictwo było bardzo minimalnie przez Niemców wykorzystywane. Polacy w ogóle nie mieli lotnictwa bojowego, natomiast mieli oczywiście lotnisko koło Katowic, z którego Wojciech Korfanty kilkakrotnie latał w czasie powstania na konsultacje do Poznania, więc to było używane, ale to są takie, no mówię, nie miało to znaczenia militarnego. Ale czy armie trzymały się z daleka na przykład od wiosek? Nie. Nie trzymały się z daleka. Natomiast no, po pierwsze, kiedy prowadzone były działania, już takie naprawdę bitwa, tak? Na przykład bitwa o Leśnicę, czy bitwa w okolicach właśnie Łąk Kozielskich, to ta ludność została wcześniej uprzedzona i wielu ludzi po prostu się wyniosło z tych domów i uciekło. Oczywiście nigdy wszyscy nie uciekają. I no, mogą po pierwsze być ofiarami jakiejś przypadkowej zabłąkanej kuli lub ostrzału artyleryjskiego. Ten ostrzał artyleryjski, jak powiedziałem, Niemcy mieli regularne baterie, Polacy mieli kilka tych baterii również zorganizowanych w trakcie powstania. One nie były takim masowym środkiem walki w tamtym czasie, a karabiny jednak były skierowane głównie przeciwko przeciwnikom na polu walki. Natomiast oczywiście, że się zdarzały różnego rodzaju akcje takie represyjne. Na przykład, nie przytoczę w tym momencie, ale na tej linii pomiędzy Leśnicą a Sławięcicami jest taka równoległa droga do tej, która biegnie przez centrum Kędzierzyna Koźla dzisiejszego, przez miejsce kłodnickie, przez Łąki Kozielskie, przez Cisową.
to tam były ofiary cywilne, ponieważ zezłoszczeni żołnierze niemieccy, bawarscy konkretnie, którzy zdobywali wioskę, się mścili na gospodarzach i na... No zdarzały się po prostu... Oni nie byli Ślązakami, oni nie byli tutejszymi bojowcami, jak to się często mówi, że to była wojna domowa. Nie, było bardzo dużo ochotników z głębi Niemiec i oni nie mówili po śląsku. Dla nich Gwara Śląska nie była komunikatywna. I jeżeli po prostu zdobywali wieś i mieli tam tych ludzi, to zdarzały się po prostu represje wobec ludności cywilnej za ten opór, jakiego oni tu doznali, zdobywając, że tu ktoś zginął. Zdarzały się pobicia, zdarzały się gwałty, ale nie było to na taką skalę jak w Rosji. Tak, to nie była jeszcze ta wojna totalna, kiedy tak. Niszczy się wszystko i wszystkich. Tylko walczy się z konkretnym przeciwnikiem. Natomiast szukano powstańców wśród ludności, wyszukiwano, czy ty przypadkiem nie byłeś powstańcem. Nawet młodych chłopców są takie przekazy, że 16-latka jakiegoś w Kędzierzynie oskarżono, że był powstańcem, pobito i stracił życie. No, to są takie rzeczy, ale to, tak jak pan dyrektor powiedział, to nie była wojna totalna. A czy działania wojenne toczyły się na terenie całego województwa polskiego? Czy mamy jakieś gminy, które... Mamy dużo gmin, w których te działania nie miały miejsca, ale no to idąc od południa. Bierawa, Stare Koźle to są miejsca, gdzie się toczyły pierwsze walki. W Starym Koźlu zbombardowany kościół, zbombardowany się mówi. Dziś mówimy o bombardowaniu, to myślimy samoloty, ale w tamtym czasie, tak jak mówiłem, samoloty nie były tu zbytnio używane. Raczej Niemcy używali ich tylko do zwiadu. No w każdym razie bombardowanie artyleryjskie. Kościół został zniszczony mocno w Starym Koźlu. Wieś Pogorzelec, miejsce walk, dziś to jest dzielnica Kędzierzyna-Koźla. Kilkakrotne ciężkie walki o Kędzierzyn, o stację w Kędzierzynie. W zasadzie wszystkie miejscowości należące dziś do Kędzierzyna-Koźla i leżące na prawym brzegu Odry były miejscem ciężkich walk. Od Sławięcic poprzez Blachownię, mosty powysadzane, odłamki latające przy tych wysadzaniach mostów, wybijające szyby w domach. Miejsce Kłodnickie, Cisowa, Sławięcice, gdzie był sztab powstańczy przez długi czas i szpital w pałacu. Książę Hohenlohe zaprosił powstańców do swojego pałacu. Także Kędzierzyn. Potem idziemy dalej. Walki na północ. Walki o Strzelce Opolskie. Walki od Strzelec Opolskich w stronę Opola. Powstańcy chcieli przenieść w stronę stolicy regionu swoje zasięgi, że tak powiem. Największe walki w Szymiszowie, Tarnowie Opolskim, Kamieniu Śląskim. I tutaj dalej na wschód niespecjalnie, poza Zawadzkim, które było tu, jak pan dyrektor powiedział, było taką bazą i tam też powstańcy wystąpili mocno, opanowali miejscowość. Ale no, tam przede wszystkim była huta i z tej huty i warsztatów przy tej hucie korzystano. To było w ogóle miejsce, gdzie reperowano uszkodzoną broń powstańczą w Zawadzkim. Była po prostu w tej hucie stworzono warsztaty zbrojeniowe i nie tylko wyposażano te pociągi pancerne, ale też no, reperowano armaty uszkodzone i tak dalej. Całe okolice Góry Świętej Anny były miejscem walk, począwszy od, no i tu trzeba by powiedzieć o Koźlów port. Port w Koźlu, który był no, takim miejscem, gdzie było dużo magazynów, ponieważ był port i był węzeł kolejowy. Tam się przeładowywało barki, towary z barek do wagonów i z powrotem. Były magazyny, więc to było bardzo ważnym i strategicznym miejscem. Kiedy powstańcy zdobyli port, zdobyli dużo materiałów wojennych i żywności. Kłodnica. Zdobywana też kilkakrotnie, broniona przez Włochów, którzy teoretycznie byli neutralni, bo był garnizon włoski w Koźlu, ale no Włosi brali udział jako... Oni najbardziej się zaangażowali po niemieckiej stronie w czasie powstania, więc brali udział w walkach o Kłodnicę, w walkach o Kędzierzyn, o zdobywanie dworca. Idziemy na północ, Raszowa, Zdzieszowice, jak najbardziej mówiłem o bitwie pociągów, 6 pociągów, największa bitwa pociągów pancernych to była właśnie w Zdzieszowicach na dworcu. To zresztą jest do dziś duży dworzec kolejowy.
Dalej idąc na północ, walki toczyły się o Gogolin, walki toczyły się o Obrowiec i o Obrowca. Tutaj ta linia skręcała na wschód, już dalej o Opole się walki nie toczyły. Już to na przedmieściach Opola, Krapkowice. W Krapkowicach został wysadzony most przez powstańców przed rozpoczęciem powstania. Ozimek, mówiliśmy o Hucie, zostali wyparci powstańcy z Ozimka, uciekli, wycofali się w stronę właśnie Kamienia Śląskiego. Idziemy dalej na północ, okolice Zębowic, Olesna, no tutaj ten front był taki bardziej stały, była kontrofensywa prowadzona z okolic Kluczborka w stronę Olesna przez Niemców i tutaj też się walki toczyły. Walki się toczyły też na zapleczu, bo tutaj ja tak poszedłem po linii frontu tej głównej, ale Powstanie Śląskie, trzecie Powstanie Śląskie miało taki charakter, że z jednej strony starano się stworzyć taki front, taką linię frontu wzdłuż Odry i później od Obrowca w stronę granicy polskiej przez tam okolice Zębowic i tak dalej. Natomiast na zapleczu tego frontu też były walki, bo było bardzo dużo niemieckich oddziałów, które były zamknięte w miastach. I z tego powodu no, te oddziały wychodziły czasem z tych miast, operowały na tym terenie, więc dochodziło do walk w poszczególnych regionach, tak jak na przykład Strzelce Opolskie, które z miasta frontowego stały się miastem na zapleczu frontu, ale były próby odbicia tego miasta przez Niemców. Jeszcze o jakiejś trasie nie powiedzieliśmy rowerowej? Tak, jeszcze nie powiedzieliśmy o tych trasach, o których teraz była mowa, o miejscowościach, więc w przewodniku są również trzy trasy, które mają swój początek w Krapkowicach. Jedna trasa prowadzi do Gogolina, Dąbrówki, Zakrzowa, Jasionny, Oleszki, Zdzieszowic, Obrowca i kończy się znowu w Krapkowicach. Tu taką miejscowością znaną jest chyba Oleszka, o czym redaktor może za chwilę powiedzieć. Druga trasa również z Krapkowic prowadzi przez Gogolin, Kamień Śląski, Kosorowice, Chorule i wracamy do Krapkowic. Ogółem 35 km, więc trasa bardzo przyjazna. I trzecia trasa prowadzi z Krapkowic do Racławiczek, Głogówka i powrót do Krapkowic, 50 km do przejechania. Oleszka, cmentarz powstańców, ale tam jest taki cmentarz, na którym jest w zasadzie i kwatera powstańców, i kwatera niemieckich żołnierzy, którzy zginęli w walkach. No i tam leżał też przez jakiś czas, został pochowany ten słynny kadet Zygmunt. Ochotkiewiczu, pan Ochotkiewiczu, tak. Tak. Karol, przepraszam. Karolek, jak mówią o nim jego potom, krewni do dzisiaj, jak opowiadają. Mamy w Kędzierzynie Koźlu jego krewnego, który no, tę historię wielokrotnie w mediach opowiadał. Tak, i mamy, przepraszam, w Oleszce miejsce jego śmierci i tablicę w tym miejscu. Bo on tam był pochowany, przyjechali jego rodzice tuż po powstaniu. Władze gminy Gogolin pomogły w ekshumacji, w spełnieniu wszystkich przepisów skomplikowanych, żeby przewieźć zwłoki przez granicę i on został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie, w grobie rodzinnym Chodkiewiczów. To ten ostatni potomek, jak to ktoś napisał książkę, Orle z Hetmańskiego Gniazda. Chodkiewicz, który zwyciężył pod Chocimiem w 1621, to jego przodek. Wspomnieliśmy na początku właściwie naszej audycji o tożsamości narodowej. I chciałabym jeszcze parę minut temu tematowi poświęcić, bo o ile w momencie wybuchu powstań ta tożsamość narodowa, tożsamość polska już była, bo bez tego by powstania po prostu się nie wydarzyły, o tyle jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści lat przed powstaniami to nie było takie oczywiste, bo te tereny tak od tak dawna należały do Niemiec, że tutaj zupełnie czymś naturalnym było rozumienie języka niemieckiego, mówienie po niemiecku, uczenie się w języku niemieckim. I właściwie dopiero lata I wojny światowej i ten czas, mam wrażenie, że to jest ten moment budzenia się tożsamości śląskiej, co na przykład pięknie pokazuje w swoich powieściach Szczepan Twardoch, Drach, Pokora, tam
tam ta tematyka jest poruszona. Co prawda toczy się na nie Śląsku Opolskim, tylko to są rejony Gliwic, czasami Katowic, Rybnika, ale no, on jakby uwypukla to, że to nie było takie oczywiste, czy się jest Polakiem, czy się jest Ślązakiem. Już ja przytoczę, się czuję Niemcem. Przytoczę może fakty z tego czasu, początku wieku. Otóż nie pamiętam dokładnie roku, początek wieku, między rokiem 1900 a 1910, do Szczedrzyka przyszedł nowy ksiądz, zdaje się Kulik, takie miał nazwisko, który nie znał języka polskiego i były święta wielkanocne i mieszkańcy nie poszli do kościoła. Mhm. Nie odbyła się msza. To tak a propos, ja nie mówię nic... Bo ksiądz nie po polsku, tak. Tak, ale... tak, ja nie mówię nic o świadomości w tej chwili narodowej. Zauważmy, mówię tylko że to jeszcze o języku, są czasy, o języku mówię. To są jeszcze czasy, kiedy kościół, msza się odbywała po łacinie. Tak. Tak, ale nie wszystkie elementy, prawda? Oczywiście. Natomiast dialektolog, który urodził się wschodni, Piotr Gołąb, ksiądz zresztą, pisał, że jego ojciec nie uczył się w szkole w Szczedrzyku w ogóle języka niemieckiego, w państwie niemieckim, prawda? Natomiast jego matka już się uczyła, była młodsza po prostu o ileś lat i już miała język niemiecki jako język obcy w tej niemieckiej szkole. Język niemiecki jako język obcy jako w niemieckiej szkole. Tak, jako lekcję języka obcego do uczenia się, natomiast sam wykład był dla dzieci chyba w języku polskim prowadzony, tak to zrozumiałem. Trzeba pamiętać, że było coś takiego w państwie pruskim, że szkoły organizowały samorządy. Jeżeli w samorządzie nie było Niemców, no bo nie było w wielu miejscach Niemców na Śląsku Opolskim w samorządach, no to tam organizowali w takim języku, w jakim dzieci mówiły w domach, czyli no, dziś to się nauczyliśmy mówić, nauczyliśmy się pewnej wrażliwości na to, żeby nie, oni nie mówią po polsku, oni mówią po śląsku, ale 100 lat temu to nie było żadnej dyskusji, wszyscy wiedzieli, że gwara śląska jest gwarą polskiego języka, przecież nawet gramatyka jest nie niemiecka, tylko polska. To jest śmiech na sali, próba robienia z tego kwestii politycznej. Ale to jest okres międzywojenny. Niemcy mówili Ślązakom... To tożsamość narodowa to nie tylko język. No nie tylko. To mówi się teraz, że w ogóle język, prawda? Można tak mówić, że również są narody, które nie mają języka i są narodami. Szwajcarzy. Natomiast tak. jeszcze dodam tutaj, że takie próby włączenia do gry gwary śląskiej były właśnie po powstaniach, dlatego że jeśli mowa o prawach mniejszości w Niemczech i prawie do pobierania nauki w języku ojczystym, to Niemcy chcieli, żeby ta nauka odbywała się właśnie w gwarze górnośląskiej, tak mówili o tym, mówili w języku górnośląskim. Właśnie, bo ten niemiecki to też nie był taki niemiecki, jak na przykład w Berlinie, prawda? No, każdy język ma swoje gwary i tutaj trudno z tym w jakikolwiek sposób dyskutować. Ale urzędnicy mówili po niemiecku. Tak. Wracając jeszcze do tej szkoły, o ile można powiedzieć, jeśli rolą szkoły jest nauczyć dziecko czegoś, no to wiadomo, że dziecko nauczy się, jeśli będzie rozumiało, co do niego mówi nauczyciel. Proste. Tak. Więc, a oprócz języka, co jeszcze? Panów zdaniem no, stanowiło tej niewątpliwie polskości. Niewątpliwie katolickość. Kościół, zresztą to zauważył już Bismarck w drugiej połowie XIX wieku, stąd była ta słynna walka z kościołem. Myśmy się nauczyli, no nie wiem, jak mnie uczono w podstawówce historii XIX wieku, to mówiono, że no ten cały, panie dyrektorze, jak się nazywał ta walka? Kulturkampf? Kulturkampf, właśnie uciekło mi. Czyli cały ten Kulturkampf to był przeciwko polskiej kulturze, bo słowo kultur tam się pojawia, ale... Też tak nie uczono. Ale Kulturkampf był skierowany przeciwko kościołowi katolickiemu. Wielu księży dostało zakaz wykonywania zawodu
czyli spełniania funkcji swoich, do których zostali wykształceni i powołani. Wielu zostało wyrzuconych ze swoich parafii. Wielu, na przykład wyrzuceni ze swojego klasztoru, zostali dwukrotnie franciszkanie na Górze Świętej Anny za utrzymywanie języka polskiego w nabożeństwach i w ogóle za katolickość. Bo Bismarck słusznie zdiagnozował, że ostoją polskości na Śląsku, tym Śląsku, który już, to tak pani powiedziała, od wielu lat był ten Śląsk w Niemczech. Nie. Kiedy wybuchło powstanie, on był od 160 lat w Niemczech. No to wiele, niewiele. Zależy. Jaką perspektywę czasu przyjmiemy. Parę pokoleń, tak, ale trzeba pamiętać, że w ciągu tych paru pokoleń państwo niemieckie nie zdołało dotrzeć ani do Jemielnicy, ani do Czarnowąs. Nie zdołało dotrzeć, bo nie miało czym, w jaki sposób. Jedynym sposobem dotarcia państwa niemieckiego były podatki, które wybierał sołtys miejscowy, no i armia, pobór do wojska. I tam w tym wojsku, jak ktoś został tam nauczony, jak to jest Achtung, stajna baczność, halt i tak dalej, no zdał komendy i przychodził z jakąś znajomością języka niemieckiego po służbie wojskowej. A tak to, no to co pan dyrektor powiedział, początek XX wieku i są szkoły na Opolszczyźnie, gdzie nikt nie mówi po niemiecku. To był XIX, jeszcze to o XIX wieku mówiłem, bo to... Ale to końcówka. No, natomiast, więc walka z Kościołem katolickim, który był... Polskością, mówiąc krótko. No, tak, był ostoją tej polskości. No, pieśni do dzisiaj, jak pani pojedzie na wieś opolską, i to usłyszy pani pieśni z XVI wieku. Pieśni, które są od XVI wieku śpiewane w kościołach. No, nie podlega dyskusji, że w każdej miejscowości były osoby, które mieszkając w państwie niemieckim nie znały języka niemieckiego, tylko mówiły miejscową głową. Nie miały potrzeby znać języka niemieckiego, tego oficjalnego. Ale ci, którzy chcieli wyjść z tej wsi, czegoś dokonać, tak, coś osiągnąć, to już jednak język niemiecki był niezbędny. Tak, i mamy takich słynnych braci Reginków. Jeden był księdzem, drugi nauczycielem, urodzeni w Dobrzeniu Wielkim albo Małym. Teraz nie jestem pewien. W każdym razie oni, kiedy kończy się I wojna światowa, z niejakim Ewaldem Lataczem, tak, organizują taką grupę, partię na rzecz autonomii Śląska. No i teraz jest taka sytuacja. Oni wymyślili właśnie, że przecież nie musi stanowić o naszej tożsamości język. My mówimy co prawda po polsku, ale pan Ewald mówi po niemiecku, a wszyscy jesteśmy Ślązakami, każdy z nas mówi gwarą. Może powinniśmy mieć państwo śląskie, tak wzorem kantonów szwajcarskich. Nie był to dobry czas chyba do organizowania tego typu rzeczy, bo w zasadzie nikt ze społeczności międzynarodowej nie widział możliwości zrobienia tutaj autonomicznego państwa śląskiego. No i panowie się rozstali, tak? Pan Latacz poszedł do Niemców, został komunistą niemieckim w KPD, a panowie, ksiądz i nauczyciel Reginkowie, zostali działaczami plebiscytowymi po stronie polskiej. Ta tożsamość musiała się spolaryzować w tamtym momencie. Trzeba było też często gdzieś... kwestią wyboru, ale podjęcia decyzji. No, nie tylko, niekoniecznie, bo o tym, o czym pani mówiła, to znaczy o tej próbie wyjścia poza środowisko, no to są takie podobne sytuacje, jak były na polskich Kresach na przykład, prawda? Gdzie tamtejsza ludność ukraińska, białoruska, litewska polonizowała się, jeśli robiła karierę, prawda? Ponieważ miała do dyspozycji szkoły polskie. Podobnie było tutaj na Śląsku, gdzie ludność śląska miała do dyspozycji szkoły niemieckie, więc w zasadzie studia w języku niemieckim, studia w języku niemieckim. W naszym regionie trzy gimnazja, w Opolu, Kluczborku i Raciborzu. Tak. O kim się nie czyta, kto się urodził na Śląsku, to któreś z tych gimnazjów zaliczył. No Nysa jeszcze. Ale
ci z Nysy nie odegrali już roli, powiedzmy, w ruchu powstańczym na przykład, nie? Ale Nysa, ale przepraszam, Opole, Ratibórz i Kluczbork się pojawiają jako te miejscowości, w których się kształcili nasi powstańcy. Tak, ale też właśnie przypomniało mi się, rozmawiałem kiedyś z panią pod Głogówkiem w jakiejś wiosce, która mówiła mi, że ona jest seminarium Polką, nauczycielskie w ona Głogówku. Jest Polką, ale brat jej jest Niemcem, ponieważ on skończył studia przed wojną i został Niemcem. Został Niemcem. W ten sposób. Zerkam na zegar i niestety musimy kończyć, chociaż jeszcze pewnie moglibyśmy rozmawiać sobie co najmniej drugą godzinę. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole, dr Krzysztof Kleszcz, zastępca dyrektora Instytutu Śląskiego. Dziękuję. I Bolesław Bezak, redaktor naczelny Nowej Trybuny Polskiej. Dziękuję. Byli gośćmi Świątecznej Loży Radiowej, a za uwagę dziękuję Aneta Skomorowska-Kopsa. Świąteczna Loża Radiowa.